stół, najważniejszy mebel w domu. To przy nim jemy posiłki, rozmawiamy z rodziną, przyjmujemy gości. Dziś pokażę Wam stół wyjątkowy. Co oprócz wyglądu zachwyci Was w stole rustyk? Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od początku, czyli od pierwszego wrażenia. Ten stół to po prostu kwintesencja stylu rustykalnego. Gdy na niego patrzymy, widzimy wnętrze dawnej, tradycyjnej wiejskiej chaty, widzimy wnętrze domu swoich dziadków. Co się składa na to wrażenie? Przede wszystkim wykonanie. To jest stół, który jest wykonany z litych sosnowych desek. Tutaj na całej grubości blatu, na całej grubości nóg mamy lite, pełne deski sosnowe. One są pokryte ciemnym, brązowym woskiem. To sprawia, że ładnie widać strukturę drewna, stół jest bardzo dobrze zabezpieczony, ale też ten ciemny kolor powoduje, że stół ma taki specyficzny wygląd starego mebla. Poza tym, ciekawostką jeśli chodzi o wykonanie tego stołu jest to, że jest on wykańczany ręcznie, czyli wszystkie krawędzie, wszystkie brzegi są szlifowane ręcznie. Widać to w nieregularności tych krawędzi, widać to w ich zaobleniu. To wszystko sprawia, że ten stół ma taki naprawdę wyjątkowy sielski charakter. Wygląda jakby był wyjęty po prostu z dawnej wiejskiej chaty. Nadaje mu to naprawdę niepowtarzalnego uroku. Porozmawiajmy teraz chwilę o konstrukcji stołu. Zaczniemy od blatu. Zauważcie, że blat to nie jest jedna lita płyta, ale jest skonstruowany z połączonych ze sobą sosnowych desek. To jest takie ciekawe nawiązanie do sposobu, w jaki w dawnych czasach wykonywano meble, zwłaszcza stoły, gdzie nie stosowano właśnie jednolitych blatów, ale tworzono je poprzez łączenie pojedynczych desek ze sobą. Tutaj ktoś mógłby się obawiać, że taka konstrukcja spowoduje, że blat będzie nierówny. Nie, tutaj zobaczcie, że ta powierzchnia jest równa, jest jednolita, nie musimy się obawiać, że coś będzie nam niestabilnie stało, że coś będzie się chwiało, nie. Druga ważna rzecz, jeśli chodzi o konstrukcję stołu, to są nogi. Nogi wykonane z litej, grubej, sosnowej deski, bardzo stabilne, bardzo masywne. Na rynku są takie produkty, które może wyglądają podobnie, ale są zbudowane w ten sposób, że mamy obudowę, która w środku jest pusta. Tutaj nie. Ta noga to jest jednolita deska, jednolity kawał drewna sosnowego. To wszystko zapewnia nam bardzo stabilną, masywną konstrukcję, którą dodatkowo wspomaga ta listwa tutaj pod blatem. Ona oprócz tego, że łączy nam nogi, łączy blat, to jest takim elementem mocno dekoracyjnym w tym stole. To jest dodatkowe nawiązanie właśnie do dawnego sposobu konstruowania mebli. Ona dodatkowo nam podkreśla rustykalny charakter tego stołu. Ta listwa tutaj na górze, jak i listwy, które łączą nogi na dole, listwa poprzeczna, to wszystko tworzy nam bardzo stabilną, masywną, ciężką konstrukcję i nadaje specyficznego charakteru temu meblowi. Powiem Wam teraz kilka słów o bardzo ciekawej opcji przy stole rustyk. Mam na myśli dostawkę. O co chodzi? W momencie, kiedy odwiedzają Was niespodziewani goście lub kiedy planujecie jakieś większe przyjęcie w domu, mamy możliwość rozbudowania, powiększenia tego stołu. Jak to się dzieje? Bardzo prosto. Mamy dostawkę, która po prostu jest wsuwana w specjalne otwory wykonane tutaj pod blatem. To wszystko pracuje bardzo lekko i bardzo płynnie i ważna rzecz jest taka, że ta dostawka ma bardzo długie listwy, które tutaj wchodzą nam pod blat, także nie musimy się obawiać, że jeżeli tą dostawkę sobie tutaj zamontujemy, to będzie ona niestabilna, że coś nam się tutaj będzie chwiało. Nie, to wszystko jest bardzo stabilne, można tutaj postawić nawet bardzo ciężkie rzeczy. Dostawkę możemy sobie dołączyć z jednej strony, możemy dołączyć z obu stron, wtedy ten stół robi się naprawdę duży, możemy dostawiać dodatkowe krzesła, zapraszać dodatkowych gości. Co ważne, żeby powiększyć stół,
nie musimy wszystkiego ze stołu ściągać, przestawiać i tak dalej, jak to ma miejsce czasami przy stołach rozkładanych. Po prostu przychodzą dodatkowi goście, wyciągamy dostawkę, wsuwamy i mamy już dużo większą powierzchnię do zagospodarowania. Jak stół, to i krzesła. Co postawić przy stole rustyk? Możemy postawić krzesła, które pochodzą z tej samej kolekcji, które stanowią bardzo fajne, ciekawe dopełnienie całej aranżacji. To są bardzo ciężkie, bardzo stabilne, masywne krzesła, podobnie jak stół, wykonane z litych, pełnych desek. Tutaj zobaczcie, siedzisko również jest skonstruowane tak jak blat stołu, czyli nie jest jedną płytą, ale jest wykonane z połączonych ze sobą desek. Nogi bardzo grube, bardzo solidne. Tutaj te nogi są widoczne w blacie, w siedzisku. To dodaje takiego ciekawego wyglądu temu krzesłu, sprawia, że jest bardziej charakterne, bardziej właśnie rustykalne. Oprócz krzeseł możemy sobie postawić taborety. Taborety skonstruowane na tej samej zasadzie, również bardzo solidne, bardzo masywne. Wszystko razem tworzy ciekawą, spójną całość. W kolekcji rustyk mamy też do wyboru ławkę. Ławka też jest bardzo fajnym rozwiązaniem, tworzy właśnie bardzo taki fajny, można powiedzieć, sielski, karczemny klimat. Ławka też ma taką zaletę, że usiądzie na niej po prostu więcej osób niż w momencie, kiedy byśmy na tej powierzchni postawili kilka krzeseł. Mówi się, że stół jest sercem kuchni, ale stół rustyk z powodzeniem sprawdzi się w różnego rodzaju pomieszczeniach. Będzie idealny oczywiście do jadalni, pięknie będzie się prezentował w salonie, ale spokojnie możecie go też postawić w ogrodzie. Równie dobrze sprawdzi się nie tylko w domu, ale na przykład w restauracjach, w karczmach. Wszystko to dzięki temu, że pomimo swojego specyficznego wyglądu jest meblem dość uniwersalnym, który będzie się dobrze komponował w różnych stylach. Oczywiście będzie pięknie wyglądał w stylu rustykalnym, ale równie dobrze sprawdzi się we wnętrzach nowoczesnych. Wszystko zależy od tego, jakie dodatki do niego dobierzecie, jak zaaranżujecie pomieszczenie, jaki będzie Wasz pomysł. Podsumowując. Stół rustyk to mebel, który pokochacie. Możecie przy nim jeść, możecie przy nim organizować przyjęcia, możecie przy nim rozmawiać, możecie na nim tańczyć. Z pewnością posłuży Wam przez wiele, wiele lat. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Zapraszam do kolejnego odcinka. Subskrybujcie nasz kanał. Pamiętajcie o komentowaniu. Napiszcie, jak ten stół Wam się podoba. Jeśli macie jakieś pytania, to też zapraszam do komentowania. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.